Saksonia oraz województwo dolnośląskie współpracują od lat. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz władz Saksonii i rozmawiali o przyszłej współpracy obu regionów. Najważniejszym tematem rozmów to był stan połączeń kolejowych między Wrocławiem a Dreznem. Obecnie stan linii kolejowej jest niezadowalający. Ta linia musi być kompletnie zelektryfikowana, abyśmy mogli osiągnąć również częstsze połączenia i krótsze czasy przejazdu. Dużym ważnym tematem przyszłościowym to temat innowacji, innowacyjności. Potrzebujemy tutaj więcej współpracy, nie tylko w zakresie badań naukowych, ale również w zakresie wymiany w szkolnictwie wyższym oraz w dziedzinie gospodarki. W temacie połączenia kolejowego rozmawialiśmy na temat konkretyzacji planów. Tutaj akurat jesteśmy na dobrej drodze, przy czym strona polska, nasi polscy partnerzy są tutaj bardziej zaawansowani niż my. Poza tym rozmawialiśmy tutaj o też konkretnych przykładach współpracy, na przykład między strażami pożarnymi. Tutaj Unia Europejska wspiera bezpośrednią współpracę i wyposażenie straży pożarnej po obu stronach granicy i myślę, że tutaj też możemy na takich projektach w przyszłości się opierać. Obserwujemy wzrost tego ruchu turystycznego. Polacy już nie chcą siedzieć w domu, już poznali najbliższą okolice, chcą wyjeżdżać dalej. Tym bardziej, że po stronie niemieckiej, szczególnie w tym okresie wiosennym, letnio i wczesno-jesiennym, korzystamy też z fantastycznych ścieżek rowerowych, które są po stronie niemieckiej, ale i również budujemy po stronie polskiej. Takim bardzo ciekawym projektem, który chcemy dalej kontynuować, jest Duzi dla małych, a więc nauka języka polskiego w przedszkolach i szkołach niemieckich, natomiast niemieckiego w polskich i w przedszkolach i szkołach polskich. To jest jeden z przykładów. Drugi bardzo ciekawy projekt, o którym mówił pan premier, on nawet był poruszany przy rozmowach koalicyjnych przy tworzeniu rządu niemieckiego, a więc wspólny silny ośrodek badawczy dotyczący IT. Tu widzimy rolę dla naszej Politechniki Wrocławskiej, współpracy z jej odpowiednikiem w Dreźnie. Ale również poruszałem problem powstania Instytutu Goethego na Dolnym Śląsku. Najważniejsze jest, żeby ten pomysł zaczął funkcjonować. W tej chwili ten instytut funkcjonuje w Krakowie i Warszawie. Jestem głęboko przekonany, że gdyby on powstał na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu czy w innym naszym mieście, on byłby zdecydowanie najlepszy.